Prosimy teraz o zabranie głosu pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wielebny ojcze dyrektorze Tadeuszu Rydzyk, Mr. John Daniels, przedstawiciele polskiego parlamentu, przedstawiciele Knesetu, przedstawiciele polskiego rządu z panem premierem, przedstawiciele rządu Izraela. Najpierw chciałbym podziękować ojcu dyrektorowi za to, że wspólnie możemy przeżywać nasze spotkanie w tym miejscu i po tych świadectwach trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo właściwie powinno się albo milczeć, albo krzyczeć. Milczymy, patrząc na nazwiska bohaterów, za którymi kryje się heroizm, łzy, strach, niepewność co do następnego dnia. Stoimy i powinniśmy milczeć. Ale z drugiej strony, po tym milczeniu, po tej refleksji, po modlitwie i po usłyszeniu dzisiejszej Ewangelii, która mówiła nam o 6 krokach, i tak wpisuje się ta Ewangelia również w ten dzisiejszy dzień, powinniśmy mocno krzyczeć. Powinniśmy krzyczeć tak jak te anioły w 4 strony świata, że żeby nigdy więcej, żeby nigdy więcej nie było wojny, żeby nigdy więcej nie było tego okrucieństwa. Ja byłem przygotowany do nieco innego wystąpienia, bo miałem mówić o naszych dyplomatach, o dyplomatach, którzy ratowali Żydów. O tym nie wiedzieliśmy jeszcze kilka lat temu. Okazuje się, że bardzo wiele przedstawiciel dyplomatycznych na świecie, szczególnie dużo w Szwajcarii, ale również w Japonii, uratowało kilka tysięcy Żydów. Musimy o tym pamiętać i musimy o tym mówić. I musimy o tym krzyczeć, żeby cały świat wiedział, żeby nigdy więcej nie było wojny i nie było takiego okrucieństwa. Dziękuję bardzo za tytuł konferencji, bo tytuł to pamięć i nadzieja. Pamiętając o tych dramatycznych wydarzeniach, o tych dramatycznych historiach, o tym dramacie, które przeżyli ludzie. Ci mieli szczęście. Większość nie miała szczęścia i umarła. Nie przeżyła. To miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że to miejsce, że ta znajomość, te kontakty nasze będą prowadziły do dialogu, do pokazania światu, jak wiele nas łączy. Jak wiele nas łączy, bo łączy nas umiłowanie wolności, umiłowanie suwerenności, demokracji i radości wspólnego życia. Chciałbym, żeby to przesłanie również w sposób symboliczny przez tych młodych ludzi, którzy prowadzą dzisiejsze spotkanie, było drogowskazem dla młodzieży, dla naszych następców. Bo tak naprawdę to wszystko, co robimy, to robimy dla nich, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Bardzo bym chciał, żeby w przyszłym roku, w roku, w którym będziemy my, Polacy, obchodzili 100. rocznicę odzyskania niepodległości po wielu, wielu latach zniewolenia, a państwo w 70. rocznicę proklamowania państwa Izrael, nasze państwa zbliżyły się, rozumiały i myślały wspólnie o przyszłości. Myślę, że to przesłanie głównie powinniśmy kierować do młodzieży, ale również i naszymi rozmowami, dyskusjami, wzajemnym wspieraniem się, pokazywać im, w jaki sposób mają zachowywać się w przyszłości. Także pamiętajmy,
i miejmy nadzieję, że nigdy do takich tragedii już nie będzie dochodziło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu marszałkowi za skierowane do nas słowo. Szanowni państwo, pragniemy ucieszyć się również obecnością zacnych gości spoza granic naszej ojczyzny. Prosimy o zabranie głosu pana Yehiel Chilik Bar, wiceprzewodniczącego Parlamentu Izraela, sekretarza generalnego Izraelskiej Partii Pracy. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Father Director. Ojcze Dyrektorze. Prime Minister Szydło, Prime Minister of Poland. Pani Premier Deputy Szydło. Prime Ministers. My good friend, distinguished and honorable premierzy. Minister of Communication. Mój szanowny kolego Ayub Kara, minister komunikacji. MPs, rabbis, wiceministrowie, rabini oraz świadkowie oraz ocaleni z Holokaustu i wreszcie przyjacielu Johnny Daniels. Dziękuję ci za ten wysiłek włożony w przygotowanie tego spotkania. Szanowni państwo, czcigodni goście, z ogromną radością stoję tutaj dzisiaj jako przewodniczący grupy przyjaciół and the Polish Parliament, przyjaźni między Knesetem a Parlamentem Polskim. Jako wiceprzewodniczący Knesetu, jako wiceprzewodniczący Israel, wiceprzewodniczący Parlamentu Izraela. To jest ważna chwila dla mnie. Istnienie państwa Izrael jest ogromnie ważna, ale to też oznacza między innymi nigdy więcej. Nigdy więcej Żydzi nie będą ścigani. Nigdy nikt nie będzie masakrował Żydów, jakby byli zwierzętami, jakby byli pod ludźmi. Nigdy Żydzi nie będą musieli się przed nikim ukrywać. Nigdy nie trzeba będzie ich chronić. Sami będą się chronić. Istnienie Izraela oznacza, że żyjemy w naszej ziemi obiecanej, wyciągając rękę do swoich wrogów, ale mówiąc wrogom jedną prostą rzecz. Powinniście zdecydować, nasi wrogowie, czy chcecie żyć obok nas, czy zamiast nas. Czy obok nas, czy zamiast nas. Jeżeli chcecie żyć obok nas, mamy obowiązek znalezienia ścieżki prowadzącej do pokoju. Ale jeżeli uważacie, że będziecie tu mieszkać kiedyś zamiast nas, winniście wiedzieć, że nigdy, przenigdy do tego nie dojdzie, dlatego że Izrael tu jest i będzie. Jako wiceprzewodniczący Parlamentu Izraelskiego tym większą radość odczuwam poprzez to, że 70 lat temu 2/3 mojej rodziny zginęło tutaj z rąk nazistów na ziemi polskiej. Za to tylko, że byli Żydami. Because they were Jews. Za to tylko, że byli Żydami. Na szczęście dla mnie, Jakub Gotowski, Gotowski, niech mu ziemia lekko będzie, był polskim Żydem i przeżył. Natomiast Itzhak Kotowski nie przeżył. To jest mój pradziadek, nie przeżył. Był Żydem, był szefem wspólnoty żydowskiej. Był posłannikiem rabina z Gór, który pochodził z miasta Góry Kalwarii nad rzeką Wisłą. I tak większość rodziny brutalnie mi zamordowano. Ale to, że ocaleni przyjechali do Izraela, stworzyli wielki dom, stworzyli wielką rodzinę.
a dzisiaj pra wnuk Iciela Gotowskiego, to, że stoi tutaj i występuje, jest wielkim zwycięstwem ludu Izraela nad nazistami. Wielu Żydów zginęło, ale nie wszyscy. Jesteśmy dzisiaj tu po to, by oddać szacunek i by pamiętać sprawiedliwych bohaterów, Polaków, którzy ryzykowali swoje życie, często oddając tę najwyższą ofiarę, ratując Żydów. Cóż większego można w życiu zrobić? Cóż większego, cóż bardziej odważnego można zrobić niż to, by zaryzykować życie swoje i swoich dzieci, i swoich żon, i mężów, i wszystkich krewnych, chcąc po prostu ratować Żydów, ludzi z innego wyznania. Nie ma na świecie drugiej takiej odwagi. I jesteśmy tu po to, by im podziękować, by pielęgnować ich pamięć, by during the war, where you didn't have to. Pozdrowić ich i potwierdzić ich wielkość. Ludzie myślą, że odwaga to brak strachu, ale odwaga to nie brak strachu, jak powiedział Nelson Mandela. Odwaga to bać się, ale pokonać ten strach, by pomóc innym ludziom i by ich ratować. I tak robili sprawiedliwi. Jesteśmy tu po to, by im podziękować i by patrzeć w przyszłość i budować relacje polsko-izraelskie. Gościłem pana prezydenta Dudę w Knesecie. Mówiliśmy o nadziei, mówiliśmy o przyszłości i to właśnie będziemy budować. Niech Bóg błogosławi Izrael, niech Bóg błogosławi Polskę i niech Bóg błogosławi przyszłość relacji pomiędzy naszymi dwoma odważnymi narodami. Bardzo dziękuję. Wiceprzewodniczący Parlamentu Izraela, sekretarz generalny Izraelskiej Partii Pracy. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy teraz pana Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju i finansów. Wszyscy czcigodni państwo, którzy pokazywaliście swoje świadectwo tutaj, którzy ocaleliście z tego Holokaustu z czasów drugiej apokalipsy, i w imieniu wszystkich sprawiedliwych, czcigodna siostro i wszyscy szanowni państwo. Tutaj dużo mówimy o tych, którzy ocaleli, o tych strasznych czasach. I mój przedmówca, mój przyjaciel Hilik mówił parę razy o nazistach. Ale jak Szymon Wiesenthal powiedział, trzeba nazwać tych zbrodniarzy, bo zbrodniarze nie mogą spać spokojnie i nie powinni spać spokojnie. I to nie byli żadni naziści jacyś, kosmici, nie wiadomo skąd. To byli Niemcy. Oni zgotowali ten los tutaj, na tej ziemi. To właśnie taka pokrętna semantyka i nowe słowa tworzone, właśnie one zakłamują rzeczywistość, zafałszowują rzeczywistość. Powinniśmy się tego wystrzegać. Eli Wiesel, który jest też zresztą wymyślił to słowo Holokaust, mówił o Janie Karskim, że przywrócił mu nadzieję w człowieka, bo Jan Karski, który podróżował do Stanów Zjednoczonych, tam mówił wszystkim, i politykom, i biskupom, i wielkim, i do świata biznesu, a również do świata mediów, Hollywoodu. Mówił o tej strasznej zbrodni. Nauczył się nawet w 18 minut, tak żeby nie zanudzać słuchaczy, bo mówił to wiele razy. Mówił o tym wszystkim, co widział.
i natrafił na mur obojętności. Na mur obojętności w świecie wtedy wolnym, bogatym, w świecie, który mógł coś zrobić. To George Bush przecież pożałował, że nie zbombardowali właśnie tych wszystkich linii kolejowych, które woziły Żydów do obozów koncentracyjnych. Jan Karski rzeczywiście przechował to świadectwo i był tym człowiekiem, który pukał do wszystkich bram. Tak samo jak do tych bram pukały żydowskie dzieci i one się często otwierały, nie wszędzie. I też wiarę w człowieka wracają tacy ludzie jak Jan Karski, jak Szymon Wiesenthal, ale również tacy ludzie jak właśnie tutaj nieliczni są za nami. Bo ja uważam, że ktoś, kto zna realia życia w Polsce okupowanej przez Niemców, gdzie za podanie kromki chleba czy szklanki wody można było zostać okrutnie zamordowanym, jeśli tylko Niemcy to zauważyli, to ktoś, kto to wie, to jednocześnie prowadzi do bardzo oczywistych wniosków, że nie można było być ocalonym w Polsce bez pomocy Polaków. Nie można było być ocalonym w Generalnej Guberni bez pomocy Polaków. Dlatego sto czy sto kilkadziesiąt tysięcy, jakże mało tych naszych braci żydowskich, którzy zostali ocaleni, wszyscy zostali ocaleni przez Polaków. Badania Antonego Polonskiego z Oxford University i też ta książka słynna Utajone miasto Gunnara Paulsona, Utajone miasto Warszawa po aryjskiej stronie, pokazująca tych 30 tysięcy Żydów, którzy się ukrywali i z nich tych kilkanaście tysięcy, które przetrwało, to nikt nie mógł zostać ocalony bez pomocy kilku Polaków. A więc jest czymś głęboko niesprawiedliwym również ta lista nawet. Ta wielka i wspaniała lista sprawiedliwych wśród narodów świata, ponieważ jeśli w Holandii, Belgii czy Francji można było pójść do więzienia albo zostać ukaranym karą grzywny, a w Polsce była okrutna śmierć, taka jak właśnie państwa Kowalskich, czy w tym Ciepielowie, o którym Johnny mówił, to nie tylko państwo Skowalscy czy Skolczelasowie. Wiecie państwo, jak tam było? Tam było tak, że kilka rodzin polskich ukrywało kilka rodzin żydowskich. I Niemcy to odkryli. I na środku wsi rozpalili wielki ogień i wrzucali dzieci na oczach rodziców do tego ognia. To przecież serce się ściska, kiedy w ogóle słyszymy o czymś takim. I to wszystko się wtedy działo. Więc kiedy mówimy, że trzeba upamiętnić tych wszystkich ludzi, trzeba pamiętać o każdym tym człowieku w ślad za tymi pięknymi słowami z Talmudu, że kto ocala jedno życie, ocala cały świat. Pamiętajmy też o drugiej stronie medalu, ten przywoływany przeze mnie dzisiaj wielki człowiek Szymon Wiesenthal o tym dobrze pamiętał, że trzeba ścigać zbrodniarzy również, bo nie będzie sprawiedliwości bez tego. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie można się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pragniemy zaprosić teraz pana Ayub Kara, ministra do spraw komunikacji państwa Izrael, doradcę premiera Benjamina Netanyahu do spraw mniejszości narodowych.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Szanowni Państwo. The government of Poland. Przedstawiciele rządu polskiego. The friend that's coming to this meeting. Przyjaciele, którzy przybyli na to spotkanie polsko-izraelskie. The chairman, the deputy of the speaker of Israel. Wiceprzewodniczący Parlamentu Izraelskiego. Dzień dobry, witamy. Welcome, Prime Minister. Przywitaliśmy właśnie panią premier. Ladies and gentlemen, szanowni państwo, we come in from Israel, from Jerusalem. Przyjechaliśmy z Izraela, to be part in z Jerozolimy, by uczestniczyć w tym spotkaniu. For to say never again. By wybrzmiało I come in from nigdy więcej. Jerusalem, przyjechałem z Jerozolimy. Important for me, dla mnie bowiem, as a minister of the government of Israel, jako minister w rządzie izraelskim, ważne jest, by zrobić wszystko, by powstrzymać każdy rodzaj ekstremizmu na świecie. I think we have to remember. Uważam, że musimy pamiętać przeszłość, by lepiej tworzyć przyszłość dla nas wszystkich. I to jest postulat, który powinien nam towarzyszyć wszędzie. Ja sam nie jestem Żydem. Urodziłem się wśród Żydów i dzisiaj jestem bardziej żydowski niż Żydzi. Uważam bowiem, że ważne jest, bym głośno i z dumą powiedział, iż mieszkam w Izraelu, w społeczeństwie izraelskim i dziś czujemy, że to wielka rzecz dla nas. Czujemy, że to wielka rzecz, by społeczeństwo izraelskie, by rząd, by parlament mógł spokojnie funkcjonować. Moi rodzice byli w GNF-ie, w władzach Izraela przed powstaniem państwa. My two uncles that I have in this time, because we accept all moich the dwóch that far away from here, from different states, from zginęło to the Holy Land. Z rąk Arabów, and ponieważ born, przyjmowaliśmy Żydów z całego świata, również z Europy. I sam znalazłem się w domu, w którym była dwójka dzieci, którym udało się uciec stąd, z zagłady. I dlatego osobiście czuję bliskość z tą sprawą, sprawą, jaką jest dla nas wszystkich konieczność walki z ekstremizmem na świecie. Potem jako urodzony w Izraelu, byłem często samotny. Mój ojciec jest ofiarą ekstremizmu w Ziemi Świętej. Zaciągnąłem się do wojska. Z dumą niosłem pokój. Nie wojnę, natomiast czasami musimy powstrzymywać terror. Ja byłem jednym z tych, którzy stanęli przed terroryzmem i dali mu odpór w Libanie. Ja i
moi dwaj bracia, którzy walczyli również w Bejrucie. I stoję tutaj, by powiedzieć, iż Izrael to największa demokracja na świecie. Mówię to jako nie Żyd. Natomiast uważam, że należy wspierać Izrael. Nigdzie bowiem indziej nie znajdziemy demokracji na Bliskim Wschodzie. Nigdzie indziej nie znajdziemy chrześcijan. W żadnym innym państwie na Bliskim Wschodzie, w żadnym miejscu nie mogą żyć, nie mogą cieszyć się szacunkiem. Nawet w Libanie, gdzie chrześcijaństwo jest jedną z religii oficjalnych, tam dziś rządzi Hezbollah, tam dziś rządzi Iran. Dlatego uważam, że Polska powinna uścisnąć dłoń, by przypieczętować przyszłą, bardzo dobrą współpracę z Izraelem. Musimy współpracować między innymi również zwalczając terroryzm, zwalczając ekstremizm, tak jak nazizm. Izrael walczy z ekstremizmem, ale jednocześnie dajemy z siebie wszystko, by zaprowadzić na Bliskim Wschodzie pokój. Mamy po raz pierwszy szansę i możliwość współpracować z koalicją południowo, przepraszam, koalicją saudyjską. Koalicja saudyjska jako nośnik pokoju na Bliskim Wschodzie może być również miejscem dla Polski, by Polska mogła również przyłożyć swoją dłoń. A dzisiaj problem terroryzmu i ekstremizmu to nie jest tylko problem bliskowschodni. Być może jest to problem ogólnoświatowy. Za chwilę bowiem ten wektor może się odwrócić, może trafić również na Zachód. Także zewrzyjmy szeregi, stawmy czoła temu ekstremizmowi, ponieważ bardzo ważne jest, to, żeby wszyscy podobni Izraelowi byli razem. Ja bym tu z tego miejsca chciał podziękować mojemu przyjacielowi Johniemu za to, że zaprosił mnie na to spotkanie. Chciałbym również podziękować ojcu Rydzykowi. Niech Bóg błogosławi Polskę i Izrael. Dziękuję bardzo.